Hej, witam wszystkich. Będę musiał dograć w połowie filmiku dźwięk, bo głos znaczy się swój, bo w połowie filmu urwało mi mikrofon, bo podłączałem przez tego huba USB, on jest trochę do bani. I najpierw puszczam filmik, a potem będę komentował dalej, co się działo. Dzisiaj będzie taki filmik, powiem wam. Rozpakowanie jakby takiej paczuszki od pewnej dziewczyny, która jest ode mnie jakby z osiedla gdzieś tam. I ja już od niej dostałem kiedyś taką reklamówkę różnych rzeczy właśnie elektronicznych. I ostatnio dostałem SMS-a, czy nie chciałbym czegoś znowu dostać. Wysłała mi zdjęcie właśnie z tą, nazwijmy to, foliową torebką. I powiem wam, że przed chwilą właśnie to mi przyniosła. Jestem mega ciekawy, co tutaj będzie w środku. I zobaczymy sobie to wszyscy razem. Także ja będę wyciągał po kolei wszystkie rzeczy. Aha, i zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, że kiedyś dostałem za naprawę lampki od niej. Zarąbiste wino własnej roboty. Mówię wam, tak dobre winko, że teraz to są w sklepach, to się po prostu nie umywają. I z chęcią, kurde, taką butelkę normalnie kupił jeszcze raz dla siebie, żeby sobie po prostu tam od czasu do czasu się napić tego dobrego winka. Dobra, skupmy się na rozpakowaniu tej magicznej paczuszki. Jestem sam ciekaw, co tutaj będzie dokładnie, ale już widać, że to są słuchawki jakieś. Słuchawki z mikrofonem, ale kurczę, mikrofon. A, mikrofon jest wyrwany. Pierwsze oględziny, kurczę. A takie rzeczy da się zrobić bez problemu. Tylko, że ten kabel jest mega, mega długi. Najgorsze są właśnie kable przy rozpakowywaniu takich różnych rzeczy. O, się plączą wszędzie. Tu jest jakaś ładowarka. To sobie ładowarkę gdzieś z boku potem damy. Będziemy sobie po prostu wyciągali i sprawdzali te przedmioty, które są tutaj w tej torebce foliowej. Słuchawki, model dokładnie Huandia HJ900MV. Okej, nie mają gąbek na uszy. Podejrzewam, że mogą być sprawne, ale kto to wie, jak się nie podłączy i nie sprawdzi. Czarny to są słuchawki, czerwony mikrofon, to wiadomo. No generalnie, aha, jeszcze mają tutaj pokrętło, minimum i max. To się chwali. Przydaje się takie pokrętło na słuchawkach, nie powiem. Nawet takie pokrętło można zastosować w normalnych słuchawkach, w każdych zresztą. Tylko kwestia estetyki, jak to potem będzie wyglądało. No mówię, te słuchawki, brak gąbek i uszkodzony mikrofon. A mikrofon ma tylko dwa kabelki, także tutaj jest możliwość tego naprawienia. Ja bym je z chęcią sprawdził, czy one w ogóle działają. Wiecie co? Podłączę. A, do telefonu nie, bo teraz nagrywam z niego. Ale kurde, do czego by tu sprawdzić? No dobra, na razie nie mam jak tego sprawdzić. Najwyżej potem w opisie filmu uzupełnię informację, czy te słuchawki działają. Odkładamy sobie je na bok. Myszka. Myszka na USB. Mocno, mocno zajechana. Bardzo mocno zajechana. Tutaj na górze. Chyba był jakiś materiał, mi się zdaje, bo jest. Chyba jakiś klej tutaj na tym. Ale gdyby benzyną usunąć ten klej, to będzie chyba jak nowe. A sprawdzimy sobie ją, czy działa. Ja ją sobie podłączę do huba USB. Włączę sobie tutaj jeden port. I zaraz wam powiem, czy ta myszka w ogóle działa. Zapaliła się dioda. Jeżeli chodzi o myszki takie na USB, czy bezprzewodowe, jeżeli mamy problem z tym tutaj. Nie wiem, jak to nazwać właściwie, co tam jest, taka dioda jest w środku. No działa myszka i to działa bardzo dobrze na biurku. Pięknie chodzi.
to zawsze można ją rozebrać, przeczyścić tutaj, szczególnie tą ściankę, która jakby przekierowuje to światło z tej diody i tak dalej. I wtedy nam taka myszka może bez problemu wrócić do stanu jak od nowości. Jeszcze można tam tą diodę poprawić, żeby pod pewnym kątem tam świeciła w te szkiełko. Kabel, powiem wam, to jest od Sony Ericssonów, są takie kable. Tutaj widać, że jest przerwany kabel, nadgryziony bym powiedział. Chyba przez jakieś zwierzątko mi się zdaje. Całkiem możliwe, bo takie uszkodzenie to... No tutaj też coś popękane, no, albo po prostu popękał, no nie wiem. W każdym razie kabel taki jak mamy w Sony Ericssonach. Spoko. Dajemy kable sobie w ogóle na bok odłożę, bo mam reklamówkę z kablami. Lecimy dalej. Widzę, o jacie. Pilot od Soniaka. Słuchajcie, wbrew pozorom taki pilot może się przydać. Może się przydać, a wiecie do czego? Do projektów z Arduino. Patrzcie, ile tu jest przycisków, ile można tutaj sobie zaprogramować różnych funkcji z Arduino. Na przykład zastanawiam się nad zrobieniem teraz takiego projektu, że będę sobie z łóżka otwierał rolety zdalnie pilotem, czyli góra, dół, i mi się będą na silniczkach rolety podnosiły albo opadały. Bo nie chce mi się czasami wstawać, jak leżę w łóżku, a budzę się, a chciałbym, żeby na przykład słoneczko mi wpadało do pokoju, tak? Nie wstawając z łóżka. Także taki pilot wbrew pozorom może się przydać bardzo fajnie. To widać, że od jakiegoś chyba starego modelu, bo gruby tak jeszcze. No widać, że to jest od jakiegoś starszego modelu. I tutaj mamy jeszcze oznaczenie tego pilota, żeby nie było. Postaram się wam jak najwięcej informacji przekazać. RM887. Sony TV. Dobra, pilocik sobie idzie na bok. Patrzymy następną rzecz. O ja, słuchawki widzę już jakieś. Ale to są te słuchawki, które moje uszy nie przyjmują. Ja muszę mieć takie dokanałowe. Bo po prostu wypadają mi takie słuchawki. Ale dobra, jak chcę ten kabel sobie tutaj wyciągnąć. Co to jest za kabel w ogóle? USB widzę znaczek. O, następny jakiś kabel do jakiejś pewnie jakiegoś może telefonu, nie wiem. Chcę rozplątać to. Dobra. Ok. Kabel. Najpierw może naklejkę. Może tam niektórym będzie coś to mówiło. DKU5. Made in China. Kabel USB. Z drugiej strony ma taką końcówkę. Czy mi się telefon trzęsie? Nie wiem, jak to wam pokazać. O. Coś takiego. DKU5 na USB. Spoko. To sobie na bok go położę. Tutaj mamy, widzę, słuchawki już. Wow! Oh shit! No, jestem mile zaskoczony. Walkman, to jest Soniaka. Wiecie, że te takie Walkmany Soniaka, one mają nawet niezłą jakość dźwięku. Tylko jestem ciekawy, druga strona. Zobaczymy sobie, co tutaj w ogóle pisze, jeżeli uda mi się złapać. Digital Music Player. Ja wam teraz przeczytam. NWZ myślnik 503 B. Jeszcze raz. NWZ myślnik B143F. Fajne. Spoko. Podejrzewam, że tutaj jest w środku malutki akumulatorek, który już zaliczył zgon. Czy w ogóle gdzieś to się ładuje? Albo jakoś baterię może się wkłada. Ja pierdzielę, to ma nagrywanie nawet. Patrzcie się. Ale teraz jestem naprawdę mile zaskoczony. Lubię takie gadżety, bajerki. Red stop, volume plus minus i bass. Ej, to może mi się spodobać. Z chęcią bym wytestował coś takiego sobie w pracy.
No i do tego były słuchawki, bo tutaj jest wejście na jacka, na szczęście 3,5 mm, a te słuchawki, model jakiś MX271, mają mikrofon chyba, bo tutaj jest coś takiego, taki malutki mikrofon, chyba że to nie jest mikrofon, nie wiem, ciężko mi teraz na tę chwilę stwierdzić. Nie, to chyba nie jest mikrofon. Okej, dobra. Słuchawki sobie dam do słuchawek, ale ten bajer, teraz zagadka. Gdzie to się ładuje? Jak to się otwiera? Tu jest hold, czyli jakby zamknięcie, tak? Ej. A! O! O! Ja myślałem, że gdzieś tutaj na to. Ja pindole, to jest na USB-ka, no fajny, to jeszcze może być w sumie pendrive jakiś. Pendrive podłączony. Jak muszę włożyć do tego? Do USB-ka u siebie w laptopie, zobaczymy co się stanie. I powiem wam tak. Zero znak życia. Czyli będzie naprawa! Wow. Zero znak życia. No, nie włącza się. Szkoda, że nie mam wam tego jak pokazać. Myślę, jak tutaj zrobić sobie jakąś przeduszkę na USB-ka. Ale nie działa. Nawet nie jest wykrywany przez laptopa. A chwila, jestem głupi. Czy ja mogę sobie tego huba USB tutaj podciągnąć bez. Dobra, słuchajcie, i w tym momencie te podciąganie zrobiło coś tam, że wyjechały mi słuchawki. Także ja jeszcze raz będę dogrywał ten głos do filmiku, który leci sobie z tego, z pod playera. Więc lecimy dalej, dobra. No ten Walkman na pewno jest zarąbisty. Będę go próbował ożywić. Także będzie prawdopodobnie na 99% filmik o tym Walkmanie. I tutaj wyciągnąłem co teraz? Zasilacz. Zasilacz. Czy to jest ten 6 V do tego urządzonka, które zaraz wam pokażę? Tu jakieś zaślepki jakieś były od tego. Dobra, lecimy dalej. To mniej ważne będzie. A tu jest klapka od baterii. Do tego urządzonka, które jest tam pod spodem, zaraz je zobaczycie. Dosyć ciekawe urządzenie. Szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. W sumie facetów może i też. No i tu jest ten zasilacz właśnie do tego urządzenia. On jest na od 100 do 230 V z gniazdka i wyjście ma 6 V 0,5 A. Jeszcze ładowarka Samsunga, która leżała z boku. 0,7. Ile to ma dokładnie? 0,7 A. Czyli 700 mA. Słaba, słaba. Ale do ładowania tam z tych starszych telefonów bez problemu się może przydać. Dobra, i teraz to cacuszko. Wiecie co to jest w ogóle? Ja wam powiem. To jest golarka do odzieży, która nie działa. Która nie działa. Tutaj ma fajne ostrze takie pod spodem. Te ostrze składa się z trzech elementów. Tak jak są takie wiatraki, które na przykład tam stoją gdzieś na pustyniach i z wiatru robią prąd. To tutaj też jest pod spodem taka właśnie jakby w takim kształcie, nazwijmy to żyletka, która będzie nam z ubrania ściągała te takie granulki na przykład, jak nieraz mamy na ubraniach, żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie. No mówię, taki gadżet bardzo kobiecy. I powiem wam tak, coś, co jest z tym nie tak. Ja chyba biorę teraz zasilacz. Czy nie? Tu na górze jest włącznik on-off. Nic więcej. O, tutaj się ściąga taką osłonkę i pod spodem mamy miejsce na włożenie baterii i powiem wam, że baterie, które tutaj wchodzą, to są dokładnie 4 razy R14.
DC6V. Oczywiście ta klapka jest uszkodzona, bo jest wyłamany jakby ten taki zatrzask na tej płytce. Ale to nic, bo wiecie co? W ogóle jest super pomysł. Takie coś by było idealnie przerobić pod lejonki, no. Takie urządzenie pod lejonki, jeszcze ładowanie zrobić gdzieś. I wtedy podejrzewam, że taka golarka do odzieży by służyła, działała w zasadzie na takich lejonkach jakichś dobrych, lepszych, bardzo, bardzo długo. Można by coś z tego fajnego wyciągnąć, zrobić, no. I tutaj tam pokazuje, że to, co tam pisze na tej naklejce. No szkoda, że mi ten dźwięk wyjechał, kurczę, wkurzyłem się, bo mówiłem fajne, ciekawe rzeczy, których teraz pewnie nie powtórzę w 100%. Ale no cóż, tak się zdarza nieraz z tym nieszczęsnym hubem. Muszę sobie coś pokombinować, przemyśleć, jak to wszystko przy nagrywaniu tutaj rozłożyć i kontrolować przede wszystkim OBS-a. Czy jest dźwięk na mikrofonie, bo jednak nie zwróciłem na to uwagi. Także to, ta golarka wygląda, no jest w dobrym stanie, naprawdę w bardzo dobrym stanie, tylko że nie działa. Ona będzie też do zrobienia i będzie też na 99% film o tej golarce do odzieży. No i tutaj podłączam ten zasilacz, który jest na 6V, ale przedtem, przed podłączeniem powiedziałem, że sprawdzę sobie go na mierniku, czy on faktycznie ma te 6V na wyjściu. No i zaraz zobaczycie, czy będzie miał, czy nie będzie miał te 6V. Mierniczek ustawiony. Minus od strony zewnętrznej, plus w środku. No i miernik pokazał 6,1 V, także zasilacz jest sprawny. No i teraz mogłem sobie sprawdzić po prostu po podłączeniu, czy to urządzenie się włączy, czy nie włączy. No i oczywiście, co się okazało? Zero reakcji, nic nie reaguje. W ogóle ten tutaj, te wejście na tego jacka od tego zasilacza jest coś skopane, bo praktycznie to wypada samo, a tak nie powinno być. Ale przerobienie takiego wejścia to jest no problem, nawet chyba gdzieś mam jakieś takie gniazda. Na pewno mam i to chyba nie wiem, z 3-4 sztuki na grubsze bolce, takie bardziej standardowe. Także to też będzie można przerobić, ale przed tym to oczywiście sprawdzę sobie, czy gdzieś tam w środku nie ma dalej awarii na płytce tego. Bo jeżeli to jest kwestia tylko zasilania, to no, niesprawne urządzenie, tak? I z ciekawości bym sobie przetestował. Znaczy, może najpierw bym dał to mamie, pokazał, jakby to działało, żeby sobie sprawdziła takie coś, jak to działa. Ale raczej chyba uszkodzić to nie uszkodzi ubrań, bo to te ostrza jest pod tymi dziurkami, także to jest coś takiego, jakbyśmy golili brodę golarką. Oczywiście na brodzie tego nie będę testował, bo to nie jest do tego. No ale już na przykład na włosach od ręki? Nie, też nie. Mogłoby boleć. Ale w ogóle teraz tak się zastanawiam, jakby to zgoliło ręce, raczej zgoliło włosy na ręce. Zgoliło włosy na ręce, to było super. No i tutaj chyba zaraz włączę dźwięk, bo się kapłem, że nie nagrywa dźwięku. Jak się włączy mój dźwięk, to się wyłączę ja. Bo będzie chyba jakieś tam zakończenie, które będę mówił. Także chyba to by było z tego komentarza mojego na tyle. A, dobra. Spierdzielił mi się głos. Będę musiał to wrzucić z powrotem i chyba komentować do tego filmu, bo mam taki dziwny problem. Ja wam coś pokażę. Jak... Kurde. Kupiłem takiego kiedyś huba USB 3.0 niby na Allegro za 20 zł. I wiecie co? To jest porażka. Dlaczego? Bo on ma 4 porty. Jak podłączę sobie klawiaturę, co ja mam tutaj taką klawiaturę mam podłączoną teraz. I co tu jeszcze idzie? Są trzy rzeczy. Na pewno jest klawiatura, telefon teraz. Tylko od czego jest ta trzecia? Nie, przecież od myszkę mam bardzo sprzedawą. Klawiatura, słuchawki.
Właśnie, słuchawki. I podpiąłem teraz pod trzeci port, gdzie miałem aktywny pierwszy, drugi i czwarty i po podpięciu chyba bodajże tego wyjechały mi słuchawki. No po prostu było chyba słychać, że pokazuje, a nic nie słychać, tak? Ale lipa jest, ja pierdzielę, denerwuje mi coś takiego. Dobra, ja sobie ten filmik obejrzę, jak coś to będę go komentował jeszcze raz. Także pozdrawiam, trzymajcie się.